Hej, witam Cię bardzo serdecznie na naszym wtorkowym spotkaniu. Podsumowanie sesji, bo właśnie tego dotyczy to nagranie i oczywiście co nas dzisiaj czeka. Tradycyjnie garść informacji płynących ze świata, jak i również ze spółek, również to, co nas czeka jutro. Jeżeli chodzi o oficjalne dane, te informacje oczywiście zawsze na końcu przekazuję. Zerkniemy na rynki światowe, co tam ciekawego dzisiaj do obecnego momentu nawywija i na rynku. Zerkniemy oczywiście na rynek krypto. I tradycyjnie już dokonamy szczegółowego podsumowania tego, co się wydarzyło na warszawskim parkiecie. I jeżeli tematyka podsumowania sesji Cię interesuje, to zachęcam oczywiście do pozostania. Pamiętaj o formie podziękowania dla mnie za ten materiał i czas, jaki specjalnie dla Ciebie poświęcam, aby przygotować to nagranie, czyli wystarczy łapa w górę i komentarz. A jeżeli nagrania Ci się spodobały, jesteś tutaj pierwszy raz, no to subskrypcja i dzwoneczek. 568 łapek w górę pod nagraniem z Wigu Banki. Fajnie by było pobić ten rekord i wyśrubować go na przykład pod tym nagraniem. Co ty na to? Wrzucaj łapę, a ja zaczynam już i przechodzę do informacji. Jeżeli chodzi o info, zacznijmy od światowych. Wizz Air wznowi w maju loty z Budapesztu i to jest bardzo ciekawa informacja. Wizz Air wykorzystuje obecnie 4-5 samolotów, czyli 3% swojego potencjału. Wraz z przywróceniem lotów do wspomnianych miast wykorzystanie wzrośnie do 10%. Popatrz, Wizz w połowie miesiąca zapowiedział zwolnienie 1000 pracowników, czyli 19%. No, trzymamy kciuki, oby się nie skończyło to źle, oby firma nadal funkcjonowała. Zresztą dotykaliśmy tej branży całej. Jeżeli oglądasz mnie od dłuższego czasu i śledzisz moje nagrania, to w playliście, bo tutaj wszystko segreguję, gdzie tu mamy spółki zagraniczne, tutaj odnajdziesz, przyglądaliśmy się poszczególną spółką, jest branża lotnicza pod presją wirusa na giełdach. Tutaj będziesz miał spółki zagraniczne właśnie z branży lotniczej, które tutaj poruszałem wcześniej. To zachęcam Cię również do tego, żebyś się zapoznał z tym materiałem. No i lecimy dalej. Nowy indeks giełdowy w Austrii, zdominowany przez polskie gry i IT. Bardzo fajny case. Super sprawa, że nasze polskie spółki dominują ten indeks, bo jak widzisz, austriacka giełda papierów wartościowych poinformowała w poniedziałek o uruchomieniu nowego indeksu. Zdecydowana większość spółek w nim uwzględnionych to polscy producenci gier i oprogramowania i już Ci pokazuję, którzy zasłużyli na to miano. Jak widzimy, tak, największy udział w indeksie przypadł czeskiemu Avastowi, producentowi znanego programowania antywirusowego. Na pewno kojarzysz. Indeks jednak oparty został przede wszystkim na polskich firmach. W jego składzie znajdziemy CD Projekt, Asseco Poland, TS Games, LiveChat, 11bit, Komarch oraz Playwaya. Pięknie, gratuluję, super sprawa. Niech chłopaki pompują i robią dobrą robotę na naszych polskich spółkach. Co tutaj dalej mamy? Wartość PKO BP spadła o 25 miliardów złotych w pół roku. No, śledzimy to co tydzień, dokonując przeglądu spółek banków czy podsumowania sesji. Doskonale zdajemy sobie sprawę, my na bieżąco wiemy, co się dzieje tak naprawdę, jeżeli chodzi o kurs tego banku. No, ale zobaczmy, co tutaj w artykule ciekawego. Giełdowe banki wciąż nie podjęły nawet próby odbicia po gwałtownym, szkodnikowych spadkach. Wręcz przeciwnie, dziś akcje PKO BP po raz pierwszy od 11 lat spadły poniżej poziomu 20 zł. W sumie wycena banku skurczyła się o blisko 25 miliardów złotych w pół roku. No i analitycy oczywiście tutaj wskazują jednak, że najgorszym dla kursu PKO BP może być już za nami ten okres. No zobaczymy, czy analitycy tutaj będą mieli rację, czy też nie. No ciekawie to wygląda. Na pewno wiesz, jak śledzisz czy moje nagrania, czy robisz własne analizy, jak to oczywiście wygląda. Netflix. Rząd szykuje podatek od Netflixa. To będzie bardzo ciekawy case. Zobaczymy, czy uda im się to wprowadzić. Tutaj widziałem bardzo fajne zestawienie. Z tym warto się zapoznać, czyli wszyscy ci, którzy świadczą usługi właśnie telewizji przez internet i popatrz, jakie są przychody i ewentualnie wpłata z tych 1,5% przychodu z podatku. No oczywiście, jak to się skończy dla nas jako konsumentów i odbiorców, jakikolwiek z tych platform, czy korzystasz z CDA, czy Netflixa, czy jakichś innych rozwiązań, no to wiadomo, że przełoży się to tak, że wzrosną nam ceny abonamentów i na tym się skończy. No oni się tam nie będą nad tym pochylać, bo to jest biznes. Tak więc no, zafunduje nam po prostu rząd podniesienie usług, z których korzystamy i lecimy dalej. Załamanie popytu na złoto w Chinach.
No to jest ważna informacja. Epidemia szkodnika spowodowała tąpnięcie importu i konsumpcji złota w Chinach i to znacznego tąpnięcia. Jak bardzo znacznego, to możesz sobie tutaj zobaczyć. Tutaj jest właśnie ten wykres, który nam to obrazuje. I widzimy tak. W przypadku złotej biżuterii spadek przekroczył 51%, a sztabek i motet wyniósł niemal 47%. No, żeby nie było, bo tam jak jesteś u nas na grupie, to nie było, ten szorcik na złocie to nie był pod tą informację. No ale widzimy, że jeżeli złoto tutaj, ten popyt na złoto spada, to też o czym świadczy. Teraz Indie, z tego co kojarzę, przejęły tą pałeczkę w tym momencie, jeżeli chodzi o popyt na złoto właśnie. I lecimy dalej. Nowak, nie ma planów zmiany w tak zwanym podatku Belki. No, Belka się zapisał, myślę, w naszej historii kraju właśnie, że opodatkował i zyski od rynków kapitałowych i od oszczędności. No, cóż zrobić, takie sytuacje mają miejsce, ale to jest ważna informacja pod kątem nas, inwestorów. Obecnie nie są natomiast planowane prace nad ulgami, zwolnieniami oraz obniżaniem stawki podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych w zakresie innym niż określony w strategii rozwoju rynku kapitałowego, dodał. No niestety ta strategia rozwoju nie jest aż zbyt tak korzystna dla nas, jakby mogła być korzystna. W ramach strategii przewidziano wprowadzenie zachęty podatkowych dla osób fizycznych, polegających m.in. na zwiększeniu zakresu ulg dla opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji otrzymanych w ramach programu akcji pracowniczych, obniżeniu w limitowanym zakresie stawki podatku dochodowego od dywidend w przypadku inwestycji trwających co najmniej 36 miesięcy oraz możliwości rozliczenia dochodu z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami z inwestycji w inne instrumenty finansowe. Czyli jednym słowem będą propagować długoterminowe inwestowanie, czyli inwestorzy dywidendowi. Ja przypominam, że już nam się zbliża koniec miesiąca, czyli już niedługo nagranie dywidendowe na maj, które dla Ciebie również przygotuję. No szkoda, chociaż każda zmiana na plus jest korzystna, no i z tego się cieszmy się, chociaż z tych ochłapów, które dostajemy, może kiedyś w końcu ktoś naprawdę mądry będzie zarządzał tą całą organizacją i przepchnie jakieś korzystne rozwiązania dla nas, dla inwestorów, bo nawet przecież można inwestorom indywidualnym dać tą furtkę, żeby tak naprawdę więcej w kieszeniach zostawało tego zysku, a przecież można uzależnić to od wykonywanego obrotu i zostawić nawet tak jak jest dla instytucji, funduszy, czy nie wiem, naprawdę grubomilionowego obrotu i każdy będzie szczęśliwy, a zwykły szary obywatel będzie miał możliwość korzystania z możliwości rozgrywania rynków na naszej polskiej giełdzie i będzie mógł się z tego cieszyć, a niestety dotyka tak naprawdę to wszystkich. I lecimy dalej. Turystyka powalona przez szkodnika. Znamy pierwsze dane. No tą turystykę to już tłuczemy od dłuższego czasu. Również gdzieś o tym rozmawiamy cały czas. Dziwiliśmy się, jak mocno jest pompowane na przykład Rainbow, no ale. I zobaczmy, jakie są statystyki. Oznacza to spadek liczby turystów względem marca 2009 aż o 65%. Turystów krajowych było mniej o 63%, a zagranicznych o 69%. I tutaj mamy oczywiście wykres. No i jak na razie nie zapowiada się oczywiście, żeby to miało się zmienić. No, trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich, którzy prowadzą tego typu działalności, jakieś małe pensjonaty, miejsca wypoczynku, noclegownie, żeby po prostu udało im się przetrwać ten najcięższy okres. Potem na pewno będzie już ok i wszystko powoli zacznie wracać do normy. To jest ważna informacja, bo już nie będę mieszał informacji ze spółek. Quercus TFI ma mniej niż 5% akcji XTB. No oczywiście Quercus wykorzystał tą sytuację, żeby skeszować swoją pozycję na pompce, która była pod raport bardzo pozytywny. Oczywiście raport i ta informacja poszła, czyli popatrz, jak niezły pakiecik został upłynniony. No teraz ta rozgrywka cały czas na XTB trwa, bo XTB oczywiście dzisiaj widzę 4,71 na plusie. Pytanie, czy to już jest rozgrywka pod przyszły raport z drugiego kwartału, który na pewno będzie bardzo dobry, bo myślę, że ta kontynuacja będzie miała miejsce. Zobaczymy oczywiście, co nam przyszłość pokaże. I jeszcze dzisiaj bardzo fajna, korzystna informacja dla wszystkich posiadaczy akcji Biomedu Lublin, bo tutaj poszło info, oczywiście bardzo korzystne. No i mamy wystrzał, jakby nie było inaczej. Zresztą, kto rozgrywa, ten na pewno wie, że wcześniej już można było tutaj dostrzec pewne elementy. No i dzisiaj oczywiście tweetowałem, kto nie wie, jak się dostać na mojego Twittera, to oczywiście na kanale tutaj i na
głównej stronie, w górnym odnośniku. Tutaj masz bezpośredni odnośnik do Twittera, bo dzisiaj była ostatnia szansa na to, żeby załapać na dywidendę z ED Invest i XTB, właśnie wspomnianym wcześniej. I już dzisiaj, jeżeli masz ich w portfelu, no to jutro już tak naprawdę temat się zamyka i 15 maja te dywidendy, które ci przysługują w zależności od ceny, jaką kupiłeś, będą wypłacone właśnie na twoje konto. I o tym z samego rana jeszcze, tuż chyba po 8, czy nawet przed, już nie kojarzę, informowałem o tym fakcie, aby przypomnieć, że właśnie to będzie miało miejsce. I teraz przechodzimy do rynków światowych. Zobaczmy, co się ciekawego dzieje. Ropa nam tutaj się zatrzymuje w tym momencie i powoli wyhamowuje ruch, $22,80 za baryłkę, ale czy to pozwoli jej tak naprawdę za stałe się zatrzymać? No to myślę, że do końca tygodnia temat się rozwiąże. Tym bardziej, że pamiętaj, sesji giełdowej na rynku polskim zostało nam jeszcze dwie: środa, czwartek, piątek jest dniem wolnym. Daksik, co tam ciśnie tutaj? Daksik do góry, no wybił bardzo ciekawą strefę i powoli zbliżamy się do tego, żeby dobić do tych poprzednich szczytów, czyli początku luki spadkowej, 10 778 punktów w tym momencie. Jeżeli chodzi o S&P 500, również wybiliśmy bardzo ciekawy poziom, no ale już oczywiście jest wycofanie. Zobaczymy, czy tak się oczywiście sesja zakończy, bo ona w Stanach cały czas trwa, 2867 punktów. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, czyli indeks technologiczny, również mamy dzisiaj korektę 8715 punktów. Podeszliśmy również do bardzo atrakcyjnych poziomów, czyli przetestowaliśmy, popatrz, idealnie te poprzednie szczyty. No i mamy odpadnięcie. Kto łapał shorty z tych poziomów, to oczywiście gratuluję, bo profity na pewno są zacne. Jeżeli chodzi o srebro, no to srebro tutaj nam również wycofuje $15 za uncję w tym momencie i widzimy, że srebro tam tworzy tutaj dosyć ciekawą półeczkę, czyli mamy ten ruch, tą fazę konsolidacji na srebrze. Zobaczymy, czy odpadnięcie będzie tutaj dołem, czy też jakaś rozgrywka będzie grubsza na srebrze. Myślę, że najbliższy czas to nam pokaże. No i złoto oczywiście dzisiaj traci, czyli mamy pogłębienie tej korekty. Zobaczymy, dokąd to spadnie. $1700 za uncję w tym momencie. Jeżeli chodzi o waluty do złotówki, to dzisiaj frank drożeje 4,30, euro również drożeje 4,54, 4 prawie 20, 4,19 i drożejący dolar, czyli złotówka nam się dzisiaj osłabia, a sam WIG 20 widzimy w zawieszeniu 1600 punktów. Zaraz w szczegółach oczywiście do tego przejdę. Jeżeli chodzi o rynek krypto, to zobaczmy, co tutaj na rynku krypto się dzieje. 27 indeks strachu, czyli widzimy, że powoli się nam to wszystko podnosi, ale jeżeli chodzi o kurs 63,8, dominacja Bitcoina, do Bitcoin $7740 za sztukę, 0,29% na plusie i widzimy, że w topowej dziesiątce na CoinMarketCap nie ma jakichś spektakularnych wybić. No, poza Tezosem czy Stellarem, tutaj mamy 5,70 na plusie, 9% na Stellarze. Zobaczmy skrajności. I tutaj tak, 17 na Aave, procent do góry, Unblicked 13, Hyperion 11, czy Stellar właśnie 9, 7,80, Decentraland czy DigiTex Future 7, to są te topowe dzisiaj wzrosty w topowej setce. No i oczywiście w mój ulubiony sposób zaraz to zderzczymy z rynkiem polskiej giełdy i zobaczymy, kto dzisiaj był górą, kto zmiażdżył, czy rynek krypto, czy na rynek naszej polskiej giełdy. I jeżeli chodzi o spadki, to HIVE 30% w dół, Steam 10, 7, Digibait, MadeSafeCoin 5,45, czy Quant 3,89. Tak wygląda rynek krypto, a jeżeli oczywiście planujesz dywersyfikację swojego portfela, w moim odczuciu warto, bo czas na krypto przyjdzie i nawet 1%, który może kiedyś w przyszłości naprawdę Cię zaskoczyć, to tutaj ja korzystam z tych giełd, które masz tutaj podlinkowane i spokojnie, rachunki są darmowe i również ich prowadzenie jest i rejestracja jest darmowa. Możesz zacząć swoją przygodę właśnie z tym rynkiem i uwierzyć przede wszystkim w czołówkę projektów, bo nie ma co sobie szukać jakichś dziwnych altów, bo nie wiadomo, co to nie jest scam i nie ma co się na to napalić, ale czołówka, w tym Bitcoin jako król, myślę, że na pewno warto gdzieś się tym zainteresować. I teraz co, lecimy dalej? Przechodzimy oczywiście do rynków polskich, ale zanim przejdziemy do rynków polskich, no to trzeba pokazać, co jest shortowane. Z oficjalnego raportu KNF-u zobaczmy, bo doszła nam wczoraj pozycja. Alior wleciał. Co tam wielcy shortują? Aliora shortują i to popatrz, w jakim zakresie. To jest największy short, popatrz historycznie, jaki się trafił. Czyli Alior naprawdę przez Marshalla jest grubo shortowany. Zresztą Marshall już shortuje KGH od 15 kwietnia. No, sytuacja jest naprawdę dosyć ciekawa. Zobaczymy, jak mocno wpłynie to również na Aliora i czy już wpłynęło. Zaraz zobaczymy oczywiście na
podsumowaniu. No i lecimy. Jeżeli chodzi o spółki produkcyjne, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mówiłem ostatnio, że zachęcam do tego, żeby wrzucać jakieś spółki produkcyjne z podstawowej, właśnie podstawowego zakresu produkcji. W moim odczuciu warto to śledzić. I mamy pierwsze zgłoszenie. Widzimy, że pojawił się nam Glox Med, czyli spółka, która produkuje chemię gospodarczą, którą możesz kupić w Lidlu, w Biedronce czy w innych sieciach. Dlatego tutaj jak najbardziej może się znaleźć, no i będziemy oczywiście ją obserwować, co tutaj się ciekawego dzieje na tej spółce. Pamapol 5% do góry, makarony 3%, bez zmian właśnie wspomniana spółka, ale dzisiaj była dosyć ciekawa jazda, bo popatrz na wolumen. Wawel 2 na minusie, Tarczyński 3, no i 3 Harper na minusie, właśnie Glox Med 5 milionów 800 obrotu oraz Harper 5 milionów 100. I dodałem jeszcze jedno zestawienie, bo zauważyłem, że też często wspominacie, żeby dodać coś innego, stwierdziłem, że stworzę nowe zestawienie. Nazwałem go YouTube, czyli taki z krawek. I jeżeli chcecie wrzucać coś, żeby na podsumowaniu szybko zerknąć, jak się dzisiaj zachowała wasza spółka, którą sami obserwujecie, a może rozgrywacie, a może jesteście ciekawi i po prostu chcecie mieć szybki podgląd, to już pierwszą dodałem. Również jeden z naszych widzów zgłosił, Rafako. No to mamy 3% na minusie dzisiaj na Rafako. I lecimy dalej. Co tam u pogromców słychać? No i Biomet, informacja, którą ci pokazywałem, 18% do góry. I Nogin wypompowany na 12% do góry. Datawalk trójeczka, Car Vitamin trójeczka i to jest ten top, jeżeli chodzi o pogromców. MBF Grupa obrywa 12, Blirt 10, szósteczka Medcam czy Biomaxima 4,86. W obrotach liderem Biomet Lublin 26 baniek, Mercator 7,400, 4,700 Biomaxima i Nogin 3,800. To jest ten top, jeżeli chodzi o obroty. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, już wcześniej Ci pokazałem na portalu, gdzie one są i nagranie już majowe się zbliża wielkimi krokami. ULT Games 11% do góry, Interault 7,69 do góry, bo poszła decyzja oficjalna już oczywiście o ustanowieniu dywidendy, która będzie wypłacona. Możesz sobie na portalu właśnie sprawdzić. No i dzisiaj oczywiście jazda była też dosyć konkretna, z tego co kojarzę. W ciągu dnia XTB piąteczka do przodu, Makarony 3 do przodu, KR Vitamin trójeczka i zobaczmy skrajności, co tutaj dzisiaj traciło. A dzisiaj oberwało Play, oberwał 5%, Asekopol 3, 2,5 Mennica, ED Invest 2,36. No jeżeli chodzi o po odcięciu, tutaj jest Kernel, traci 85 setnych. Po wypłacie dywidendy mamy Mobruk 4,5 na plusie, CDA 2% na plusie i firma 1,5 i reszta bez zmian. Jeżeli chodzi o spółki gamingowe, zobaczmy, co tutaj się ciekawego wydarzyło dzisiaj. Carbon Studio pięknie pompowany, 25% prawie do góry. Gratuluję dla wszystkich posiadaczy, jak również dla Foreveren 14%, ULT Games 11%. No mamy historyczne szczyty na tych spółeczkach, bardzo ładnie. Redzik 9%, Juju 8%, Creepy Jar piąteczka, piąteczka, H-Games pięknie nam to wszystko w zielonych barwach na gamingu rośnie. A co dzisiaj w odwrocie? 7 Level oberwał 7% ponad, Falcon 4,6%, Bumbit 4,5%, Tibul 4,4%, Warsaw 2,8% i to są te najmocniejsze spadki. Oj, król, widzę, że się stoczył dzisiaj. Zobaczmy, lider naszego obrotu, czyli 119 milionów przewalone i prawie 2,5% podaż dzisiaj przejęła kontrolę nad CD Projektem i skeszowali panowie swoje zyski. 11bit 11 milionów 700, 9 milionów 600 Fun51, 8300 TES Games, Playway 7 baniek i 7 baniek WLT Games. Pozostałe spółki, jak widzisz, pamiętaj, że w większości to jest oczywiście New Connect, czyli on jest wygrzewany właśnie przez obecnie panujący nam na giełdzie gaming. Banki, co tutaj ciekawego? UniCredit ładnie wystrzelił siódemeczkę, Millennium wróciło 4%, Santander trójeczka, trójeczka, BOŚ i Santander dwójka. Alior, ten, którego wcześniej przed chwilą pokazywałem na szorcie przez zagraniczne fundusze, 1,29, Getin 1,11 i w obrotach liderem dzisiaj jest PKO BP. W końcu wrócił na fotel lidera, 150 baniek, PKO SA 126 baniek, 29 Santander. Jeżeli chodzi o tutaj ilość punktów, to 3700 indeks, który zyskiwał dzisiaj 1,43, a tutaj chyba nie podałem V-Games. 0,5% na plusie, w longach dzisiaj wszyscy zarobieni, 26 850 punktów. I lecimy z OZE. OZE LQ 10% do góry, Interault 7, ML System piąteczka i prawie piąteczka Novavis, a na minusie Biomas obrywa 5,5%, Figen 4,6, Remer Solar 4,29. Liderami obrotów dzisiaj jest Interault, Bańka 300, ML System banieczka i pozostałe, tak jak widzisz. No i jedziemy teraz z indeksami, zobaczmy, co tutaj się dzisiaj działo.
I mamy tak. WIG Media 2,85 na plusie, WIG Bank 1,43, górnictwo 1,27 i odzież 1,25 i 1,14 paliwa. Pozostałe, tak jak widzisz niżej, WIG 20 dzisiaj zyskiwał 14 setnych, 1594 punkty. SWIG 80 11 setnych, 11562 punkty. Nie szukajmy niżej, co tam nas tutaj ciekawego czeka. MWIG 40 oberwał 0,1 na minusie, 3194 punkty. AWIG Chemia oberwał najmocniej 1,5%, telekomunikacja prawie 1,5%, energia 1,19, 1,14 info. I zerknijmy teraz w szczegółach na indeks WIG 20. Co tam ciekawego na tym WIG-u 20 się dzisiaj wykręciło? Santander urósł 3,5, LPP 2,6, cyfrowy 1,9 i 1 PKO, 1,9 PKO SA, a liderzy spadku to CCC, które oberwało 7,4. W końcu jakaś normalność na rynku. Play 5%, Orange 3%, CD Projekt 2,42. No, czyli tutaj gratuluję wszystkim w shortach, a tutaj gratuluję wszystkim w longach. PKO BP 150 milionów i to jest liderem obrotu na WIG-u 20. PZU 136 milionów i 126 PKO SA, 119 CD Projekt. To jest ten top, jeżeli chodzi o obroty właśnie na WIG-u 20. Jeżeli chodzi o MWIG 40, zerknijmy w szczegółach, co tutaj się ciekawego dzisiaj wyczyniało. Zobaczmy. Millennium 4% do góry, wirtualna również, 11bit 3.8, 2.8 LiveChat, Playway 2.3 czy GPW ponad 2%. I już przewijam, pamiętaj, zawsze możesz sobie zatrzymać. Enea oberwała 6%, Mabion 4%, Amres 3%, 3%, Asekopol, Grupa Azoty 2,66 i to są największe spadki. A jeżeli chodzi o liderów obrotów, to dzisiaj na MWIG-u Millennium 19 milionów, Amres 12, 11, 11bit, Wirtualna 11. To jest ten top, jeżeli chodzi o obroty. I zerknijmy na małe spółki. Jeżeli chodzi o małe spółki, SWIG 80 dzisiaj co nam pokazał? ULT Games liderem prawie 12%, Oponeo 8%, Interault prawie 8%, Mangata 5%, ML System 5%, potem mamy Prior 4,12 i przewijam, żebyś mógł zobaczyć cały SWIG 80, jak on tutaj pięknie nam dzisiaj pracował. Zobaczmy. PKBEX 4,8, Bumbit 4,5, 4,2, Mirbud, Śnieżka 3,2 i ponad 3% spadki Rafako, Ambra i Wielton. Jeżeli chodzi o obroty, już patrzymy. I mamy tak, Mercatora 7 prawie pół bańki, ULT Games 7 ston, 2700 Datawalk, potem Instal 1 milion 400, Bańka 300, Interaut, Bumbit, ML System ponad milion. No i teraz dla wszystkich ulubione spółki z New Connectu, czyli dla wszystkich wilków z GPW, zobaczmy, jak tam ten New Connect dzisiaj był wygrzewany, a był wygrzewany jak to zawsze. Pięknie to wygląda, po prostu to jest jakiś kosmos. Ja to ten New Connect to jest niesamowity jest. Parcel na zamknięciu oczywiście 66 do weryfikacji, Golap również 60, Fitem 54. Najpiękniejsze jest to, że jak masz tą spółkę w portfelu, która wygenerowała, a praktycznie nie wygenerowała obrotu, to i tak, jak odpalisz rachunek, to widzisz właśnie coś takiego. Organic 48%, Verbicon już potwierdzony 28%, Carbon 24%, Cannabis 24%, Premium 23%, Alda 23%, 21%, KBJ. No, popatrz, co tutaj się dzieje. Pięknie, 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 dwucyfrowe wzrosty. I popatrzmy, pamiętaj, New Connect to jest o wiele większe ryzyko. To nie jest takie piękne, jak się może wydawać na pierwszy rzut oka, bo oczywiście jest drugie dno w tym, czyli również dynamiczne spadki. Merlin oberwał 27%, Axrebit 25%, ISAK 24%, a potem Acceptfin 20%, Ecopark 17%, NFPL 16%. No i tak możesz sobie zobaczyć, również te dwucyfrowe spadki są. Popatrzmy na jakieś większe obroty. Edison 16%, MBF Grupa 12%, tutaj mamy telemedycynę oberwa 11%, Adcroya 11%, tutaj na przykład Blirt 10%. No i tak to właśnie wygląda. To jest to piękno New Connectu, że daje również mocno zarobić, ale również trzeba wiedzieć, kiedy się ewakuować i nie być zbyt chciwym, żeby zabrać z tego rynku ile się po prostu da. Farm 51 jest liderem obrotów 9600, Biomaxima 4700, 4600, Foreveren, Inogen 3800, 300, Creepy Jar, dwie bańki Blueber i ponad bańkę, prawie dwie Medcam, Carbon, Hemp, SCPFL, Movie Games. To są ci liderzy dzisiaj obrotu na New Connectie i przechodzimy teraz do WIG-u. A jak WIG, no to trzeba by zerknąć na statystyki. A ty w tym momencie możesz popatrzeć sobie na szczyt tabeli.
Zanim ja oczywiście sobie zerknę, jak tam dzisiejsze statystyki się kształtowały na rynku, aby wszystko było tak jak należy i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Miliard 177 milionów 166 tysięcy 850 zł. No pięknie. I ilość transakcji dzisiaj zawartych to jest 147 tysięcy 226 sztuk. Liderzy wzrostu, jak widzisz, tutaj mamy na zamknięciu, czyli oczywiście do weryfikacji tą spółeczkę mamy na niewielkim obrocie, ale za to Reinhold już jest potwierdzony, 25% do góry, Cool Energy 23%, Biomet Lublin 18%, Orko 15%, WLT Games 11%, 11% od Muchow, Adjuvo 10% i jest pięknie. Jak to nie lubić naszej polskiej giełdy? Pięknie rośnie. Mam nadzieję, że co po niektóre spółki masz w portfelu. Serdecznie Ci gratuluję i popatrzmy, obrót się wyróżnia, od razu piękny wzrost. Co tutaj nas jeszcze niżej może czymś miłym przywitać? 35 baniek obrotu na XTB, 5% do góry. No, ładnie to wygląda. Sprawdźmy teraz spadki. Co tutaj ciekawego się dzieje? A dzieje się też sporo. Computronic obrywa 15%, INC 10%, Sunwheel 10%, Venturin 9%, CCC 7% i pozostałe ci przewijam, abyś mógł sobie zerknąć. No naprawdę dynamiczne spadki. I co nas czeka jutro? Co nas czeka jutro, jeżeli chodzi o informacje, które będą napływać na rynek w związku z tym, co się będzie działo, jakie info będzie przekazywane? I mamy tak, Brand 24, Walne, XTB i ED Invest, czyli ta informacja, którą rano przekazywałem na Twitterze, a jutro już jest oficjalnie odcięcie, czyli widzimy, że pierwszy dzień notowań bez dywidendy, czyli jutro będzie oczywiście odpowiednio ten kurs tych spółek skorygowany i będziesz to widział na rozpoczynającej się sesji w dniu jutrzejszym. Raporty za 2019 rok, no już się robi gorąco, a w czwartek jest chyba jeszcze tego więcej, po prostu jest kosmos. No bo już deadline się zbliża. I co tutaj mamy? BBIDF, Boryszew, Komarch, Domlek, Everest, Ferrum, IMS, INC, Lubawa, Medical, OX, Rank Progress, Unima, Wasco. Kurczę, już mi się w oczach mieni. Excellence, Grempco, Invista, Krakhem, Polvax, Zwotkan i to są raporty za 2019 rok. Również co nas czeka za pierwszy kwartał 2020. IBSM, Partner, AstraZeneca, Boeing zostawiłem z zagranicznych, Daimler, Facebook, Tesla, Microsoft, czyli bardzo ciekawa sprawa. Asseco SE to już jest również za pierwszy kwartał. Lotos, Mobruk, Tatry ma walne i Prymus ma walne. I to są te informacje, które czekają nas jutro. Ja tradycyjnie trzymam kciuki za Twoje wyniki. Mam nadzieję, że dzisiaj była pozytywna sesja w Twoim wykonaniu. Pochwal się w komentarzach, co ciekawego udało Ci się dzisiaj na rynku złapać. No i oczywiście przed nami jeszcze pamiętaj dwie sesje, środa, czwartek. Zobaczymy, co ciekawego się wydarzy. Sam możesz ocenić w komentarzu, czy to będą pozytywne rozgrania jeszcze pod koniec kwietnia, czy czeka nas coś negatywnego. Daj znać w komentarzu, trzymaj się, hej.